Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w Duma 2 na koszmarze, zbierając wszystkie sekrety. Witam was w mapce 21 Nirvana. W tej planszy nie mamy niestety żadnych sekretów, więc po prostu musimy sobie ją przejść na poziomie trudności koszmar. Oczywiście oglądamy sobie moje demko. Udało mi się to przejść za trzecim razem. Także praktycznie zajęło mi to parę minut tylko. I już teraz wiem, jak to nagrywam, że przy kolejnej mapce troszeczkę sobie będę musiał posiedzieć dłużej, bo w kolejną mapkę grałem już, uwaga, 100 razy. Jeszcze jej nie nagrałem, także tam jest pewna specyfika, ale o tym dowiecie się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że zanim akurat będzie premiera tego odcinka, to już będę miał nagrane to. Tutaj tak naprawdę nie ma nic trudnego w tej mapie. Jest dosyć tutaj ten początek hardkorowy, ale no... No ciężko powiedzieć, żeby to było trudne. Zbieramy sobie tutaj rakietniczkę, tutaj sobie czyszczę po prostu wszystko. Wiem, że są też taktyki takie, żeby po prostu tutaj im się pojawić i tam się wycofać i większość z nich się sama pozabija, ale po co, jak widzicie, że to wcale nie jest takie trudne. I no, no przede wszystkim tutaj na tym środku mamy kosmiczne po prostu ilości tych apteczek. Tutaj to miejsce też jest dosyć trudne, mi się akurat tutaj udało, więc no nie będę narzekał. Jak już się uda obejść, to po prostu, żeby być po zewnętrznej części, no to już potem nie ma problemu z tym. Jeszcze mi się tutaj taka ciekawostka zdarzyła, że jeden mankubus mi tam wlazł i zastanawiałem, czy ja jestem w stanie tutaj teraz wejść, żeby nie zginąć, ale jak się okazuje, bez problemu da się to zrobić. Tutaj generalnie chciałem trochę poczyścić, bo chciałem zebrać megasferę, żeby ją mieć na końcówkę mapy. Ona nie jest żadnym sekretem, więc po prostu chciałem ją mieć. I teraz wchodzimy sobie w ten drugi teleport. Tutaj tylko po prostu idę szybko, zbieram jeden skafander, biorę nieśmiertelność i właściwie już możemy iść do końca mapy. No tutaj troszeczkę problem z amunicją się okazał, ale to tylko chwilowe. Tutaj mamy niebieski klucz. I tak naprawdę już byśmy mogli iść, bo tutaj wystarczy mieć niebieski klucz, żeby otworzyć już sobie exit. I właściwie nie pamiętam, czy ja tak zrobiłem, czy... Nie, jeszcze przyszedłem sobie tutaj postrzelać, no to dobra. Nie potrzebowałem już tego czerwonego klucza, ale jak już tu przyszedłem, no to jestem. Chociaż nie, ja chyba wam odwrotnie powiedziałem. Tak, ja potrzebowałem czerwony klucz, a nie potrzebowałem niebieskiego. Tutaj, żeby to otworzyć, bo można wejść tak, żeby po prostu sobie otworzyć czerwone wrota, nie mając klucza niebieskiego. No i to by było na tyle, bez sekretów, więc w miarę szybko. Teraz się widzimy w kolejnej mapce, która będzie wyjątkowo trudna, ale to się dowiecie w następnym odcinku, także dzięki i cześć.